Cześć, tu Arek Walenda, Wege Ultra Runner. Mówią, że najlepiej uczyć się na własnych błędach. Ja często mówiłem, że najlepiej na cudzych sukcesach. Jednak dzisiaj twierdzę, że najlepiej uczyć się na błędach innych. Zapraszam cię na podcast. Masz w planie KBL? To twój pierwszy taki ultra? Nie wiesz, czego spodziewać się po tym biegu? Ten podcast to ukłon w stronę Piotra, zaczynającego przygodę z ultra. Co prawda przebiegł już swój pierwszy bieg ultra, ale nigdy jeszcze 100 kilometrów. Opowiem ci, Piotrze, historię mojej przygody z tym biegiem. Biegłem go 3 razy, plus raz po jego trasie w ramach biegu 7 szczytów. Jednak nie opowiem ci o tym razie, kiedy przebiegłem KBL-a w 14:59. Postaram się przybliżyć ten start, w którym ten czas chciałem znacząco poprawić. To był sezon, kiedy czułem się znakomicie. Jak na moje możliwości biegałem jak natchniony. Czułem, że mam moc. Moje wyniki oscylowały gdzieś w okolicy pierwszych 15-20% najlepszych ze stawki. Jak dla mnie amatora było to bardzo satysfakcjonujące. KBL to bieg na dystansie 110 km. Kudowa Bardo Lądek. Odbywa się on w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich. To mój ulubiony bieg na tym festiwalu. Malownicza, szybka trasa. Dystans nie przesadnie długi. Trasa łatwa technicznie. A najwyższy punkt to jedynie Szczeliniec Wielki. To bieg w sam raz na pierwszą setkę po górach. Byłem bardzo zmotywowany i zdeterminowany. Towarzyszyło mi bojowe nastawienie. Czułem, że jestem bardzo dobrze przygotowany. Byłem jak wściekły byk, jak Tommy Lee Jones wścigany. To był okres, kiedy bardzo poważnie podchodziłem do startów. Miałem przed biegiem wszystkie atuty, aby się nie obawiać o końcowy osobisty sukces. Wytrenowany, zmotywowany, nic dodać, nic ująć. Do tego stopnia poważny, że w lądku po przyjeździe byłem nie do zniesienia. Żona żaliła się, że zdecydowanie przesadzam z tym stresem przedstartowym. W dniu startu byłem mega zestresowany i skupiony tylko na biegu. Oj, nie byłem duszą towarzystwa. Ale do rzeczy. Start jest wieczorem o 20. Masz mega długi dzień przed sobą, zanim wystartujesz. Masa czasu na pakowanie, dopinanie strategii, sen i kurwa nerwy. Na rzeźniku, jak startujesz nad ranem, to nie masz wiele czasu po przebudzeniu na rozmyślania. Tutaj dzień ciągnie się jak flaki. Dodatkowo, jeżeli tak jak ja będziesz dzień wcześniej, to masz dodatkowe emocje od początku. W tym dniu startują jednocześnie 2 biegi. Super Trail 130 km i koronna trasa biegu 7 szczytów. Aż 240 km. I cieszysz się, że to nie ty jesteś na starcie. Widzisz ich wszystkich i napięcie rośnie. Wiesz jednak, że jutro czeka cię gonitwa za nimi. Przynajmniej za częścią z nich. W dniu startu uważaj, co jesz. Start masz o 20. To pora, kiedy organizm szykuje się do snu. Każdy posiłek tego dnia może mieć kluczowe znaczenie. I albo staniesz na starcie lekki i pełen energii, albo ciężki jak słoń gotowy do snu. Do żarcia jeszcze wrócę. Do Kudowy na start zawiezie cię jeden z autobusów podstawionych przez organizatora. W autobusie spędzisz około godziny. Na miejscu będziesz na około godzinę przed startem. To dużo czasu, aby parę razy się wysikać, przejrzeć jeszcze raz sprzęt, pogadać z innymi biegaczami i kibicami, pokibicować biegającym na metę biegaczom Super Traila i biegu 7 szczytów. Dla tych drugich to jest przepak. Tego dnia w strefie startu nie czułem się dobrze. To chyba to żarcie, które przyjąłem w ciągu dnia, zaczęło dawać znak o sobie. Kilka razy odwiedziłem toaletę na siku. Czułem wiercenie w brzuchu.
Zrzuciłem to wtedy na stres. Prawdopodobnie to te ciężkie potrawy na bazie śmietany, mleka, które zjadłem na 3 godziny przed biegiem, zrobiły swoje. W końcu przyjechałem po mój osobisty rekord. Dlatego mogłem się stresować. Kilka minut przed 20 Piotr Herzog rozpoczyna odprawę dla zgromadzonych w strefie startu. W tym czasie strefa robi się przytulna i iście rodzinna. Czuć emocje każdego z biegaczy. Wszyscy stają się jakby jednym organizmem. To bardzo ekscytujący moment. Strefa jest dosyć szeroka, lecz samo jej wyjście po starcie już nie. Ustaw się w niej na miarę swoich możliwości, żebyś nie przeszkadzał tym szybszym. Ja stanąłem w pierwszej linii. Bojowe nastawienie i koncentracja. Wspomnę, że na starcie towarzyszył mi mój przyjaciel i partner biegowy z rzeźnika Sylwek. On jednak stanął trochę z tyłu. Ja biegam z kijami, więc miałem je w gotowości. Złożone, ale w dłoniach. Jeżeli używasz kijków, to już je wyjmij z plecaka. Na początku jest wąsko i ciasno, więc ich nie rozkładaj. Zrób, kiedy będzie luźniej, żebyś nie zrobił nikomu krzywdy. No i zaczęło się odliczanie. 9, 10 i tak dalej. 3, 2, 1, start. Ruszyłem w czołówce. Niby spokojnie, ale czołówka nie biegnie świńskim truchtem. Początek trasy to podejście po schodach. Adrenalina. Nie odpuszczałem. Biegłem w górę razem z najlepszymi. I tutaj się zatrzymam. Pamiętaj, że jeżeli nie jesteś z czołówki zawodników biegów ultra, to od początku przyjmij zasadę, że podejścia maszerujesz, a z biegi i na równym biegniesz. To pozwoli ci uniknąć ściany w drugiej części biegu. W pewnym momencie spojrzałem na zegarek. Biegliśmy poniżej 4 minut na kilometr. Pod górę. No cóż, lampka ostrzegawcza mi się zapaliła, ale postanowiłem trochę tak pociągnąć z najlepszymi. Czułem moc. Po około 5 kilometrach poczułem nagłe kłucie w dole brzucha. Czułem, że brzuch rośnie. To wzdęcie, pomyślałem. Nie pierwszy raz. Za chwilę je wypierdzę i będzie ok. Okazało się później, że trochę się przeliczyłem. Rwałem jak szalony w kierunku pierwszego punktu żywieniowego w Pasterce. Odcinek do schroniska jest bardzo szybki i przyjemny. Robiło się już ciemno. Już dawno nie widziałem ani nie słyszałem z tyłu Sylwka. Brzuch był jak balon. I nic nie zapowiadało, aby miał się zmniejszyć. Masakra. Z oddali już słyszałem odgłosy kibiców w Pasterce. Dodało mi to energii. Bardzo lubię to miejsce. Punkt jest świetnie zaopatrzony. Tutaj jak przyjdzie ochota, można dłużej się zatrzymać w miłej atmosferze. Moja taktyka na ten bieg była jednak inna. Wpadam na punkt, tankuję coś do żarcia i wypadam. Moja szybkość na punkcie tym razem okazała się brzemienna w skutkach. Wybiegłem z Pasterki w kierunku Strzelińca. To zaledwie kilkanaście minut na szczyt. Bardzo fajny odcinek, który pokonujesz już nocą. W parną noc na szczycie możesz liczyć na miły chłodek. Tak też myślałem. Tego się spodziewałem. Po kilkudziesięciu metrach biegu poczułem, że izo z bukłaka leje mi się po plecach, tyłku i nogach. Zatrzymałem się, aby sprawdzić, co do cholery się stało. Na ten bieg pierwszy raz zabrałem nowy plecak z bukłakiem, zamykanym na taki zasuwany klips. Wiesz, o czym mówię. Zawsze miałem zakręcany. Ten natomiast system miał być szybszy. Okazało się, że podczas szybkiego tankowania nieumiejętnie go zapiąłem. Rozciąłem, kurwa, bukłak. Co ja narobiłem? Ja pierdolę, pomyślałem. Wszelkie próby uszczelnienia nie powiodły się. Już nie trzymał wody. Zanim dobiegłem do Strzelińca, zatrzymywałem się 3 razy, próbując naprawić bukłak. Dobiegłem na oparach. Na szczycie zatankowałem do połowy w nadziei, że nie będzie przeciekać. Gówno, prawda.
Lało się i przemoczyło mi koszulkę, spodenki i buty. Krocze czułem, że już doznało pierwszych obtarć. I ten nieznośny ból brzucha, ja pierdzielę, co jeszcze mnie spotka, pomyślałem. Na punktach raczej nie licz na jakieś tabletki. Zabieraj je ze sobą. Od tamtego biegu zabieram ze sobą espumisan i węgiel. Espumisan na wzdęcia, węgiel na sraczkę. Węgiel właściwie łykam tuż przed biegiem. Dodatkowa uwaga o szczelińcu. Tutaj wielu biegaczy gubi się na ścieżce widokowej. Wejście znajdziesz za schroniskiem. Nie ma tam oznakowania w postaci taśm, tak jak na całej trasie. Musisz trzymać się ścieżki. Nawet jeżeli się zgubisz, to raczej na chwilę. Nie panikuj. Zbieg ze szczelińca to strome schody w dół. Szybko, przyjemnie, aczkolwiek uważaj, żebyś się nie potknął. Dalsza trasa w kierunku punktu ścinawka średnia to w zasadzie szybki bieg. Trasa bardzo łatwa do 30 km po płaskim, a później do punktu w dół. Moja nie była łatwa. Starałem się nie myśleć o bólu brzucha. Krocze czerwone paliło od obtarć. Ja pierdzielę, znasz to uczucie, jak palą cię jajka obtarte. Skupiłem się na taśmach odblaskowych, przede mną oświetlanych przez czołówkę. Wody w bukłaku praktycznie już nie miałem. Jedyne picie to butelka wody mineralnej w dłoni zabrana ze szczelinca. Super. W pewnym momencie okazało się, że zagapiłem się i pomyliłem trasę. Ja pierdzielę. Masakra. Na szczęście szybko dojrzałem czołówki biegaczy z tyłu i wiedziałem, gdzie jest szlak. Tylko około kilometra do nadrobienia. Całe szczęście. Chciałem nadrobić szybko stracony czas. Przyspieszyłem. W świetle czołówki przed sobą ujrzałem znajomą sylwetkę. To był Sylwek. Jezu, szczerze się ucieszyłem. Zacząłem go wołać, aby się zatrzymał. Byłem zajebiście zmęczony. Sylwek powiedział, że pobiegniemy razem. Uff, pomyślałem. Jak dobrze. Jelita też postanowiły w tym momencie zareagować. Musiałem szybko w krzaki. Tak pozbyłem się już resztek paliwa. Wyrwało wszystko. Przy okazji pamiętaj, zabieraj papier bądź chusteczki ze sobą. Inaczej będziesz musiał użyć swoich własnych majtek. Albo liści. Bardzo źle się czułem. Nie miałem energii. Moim punktem zaczepienia był następny przystanek w ścinawce. Ale to dopiero za 15 kilometrów, a ja już nie miałem sił. Tego się trzymałem. Moim celem był punkt w ścinawce. Musiałem tam dotrzeć. Po drodze zaliczyłem glebę w zbożu. To z braku sił, a nie potknięcie. Leżałem twarzą do ziemi i wyłem z bólu. Dosłownie, porażka. Tak bolał mnie brzuch. A może już wyczerpanie. Biegacze przechodzili i pytali, czy wszystko ok. A Sylwek w swoim stylu powiedział do mnie: lepiej się odwróć, bo jeszcze ktoś cię zapnie. To mnie rozbawiło i podniosło na nogi. Dzięki, Sylwek. Dotarliśmy w końcu do punktu. Tam miałem ochotę zakończyć bieg. Obsługa punktu zaproponowała mi ketonal na boleści. Nigdy w życiu nie próbowałem, ale co tam, skoro może pomóc, zaryzykowałem. I tutaj uwaga. Najlepiej nie zażywać żadnych środków przeciwbólowych w czasie biegu. Przynajmniej staraj się ich nie nadużywać. Poczytaj sobie o skutkach stosowania na przykład ibuprofenu podczas długotrwałego wysiłku. Łyknąłem ketonal i usiadłem na poboczu drogi.
Myślałem, co dalej? Biec czy się wycofać? Wtem Sylwek krzyknął. E, dawaj! No, wstałem i pobiegliśmy. Nie wiem, czy to ketonal, czy nagłe ozdrowienie, ale odzyskałem siły. Nadawałem tempo. Postanowiłem nie zwracać uwagi na obtarte krocze. Napierałem. To chyba był mój drugi oddech. Kolejne kilometry to właściwie trasa przez miejscowości. Prosta, trochę asfaltów, mało wspinania. Punkt Przełęcz Wilcza zaliczony. Z tego punktu czeka cię spore podejście. Niby na punkcie mówią, że trochę pod górę, a później już tylko z górki, ale przygotuj kije, bo będzie trochę wspinania. Ja natomiast byłem zainteresowany już tylko punktem w Bardo. To tylko jeszcze 12 kilometrów. Bardzo lubię ten punkt. Tam jest jedyny przepak na tym biegu. W worku czekają na mnie skarpety, energetyk, sudokrem, żele, daktyle i zamrażacz w sprayu na wszelki wypadek. Zawsze wiem, że to mam. Nie muszę ze wszystkiego korzystać, ale mam. Bardzo to też ciepły posiłek. Łakocie i co najważniejsze, jest to już poranek. Organizm nabiera nowych sił. Posileni ruszyliśmy na drogę krzyżową. Tak jest. Podejście na Bardo jest udekorowane stacjami drogi męki pańskiej. Nie jest to ciężkie podejście, ale po 70 paru kilometrach robi wrażenie. Przydadzą ci się kije w tym miejscu, drogi Piotrze. Na początku podejścia, pamiętaj, jest źródełko Maryi. Zachęcam, abyś spróbował tej wody. Naprawdę woda życia. Bardzo zdobyliśmy dosyć szybko. Sylwek jak zwykle nawiązał znajomość biegową i wdał się w dyskusję. Tempo spadło. Ja nie przepadam za rozmowami w czasie biegu. Koncentruję się na biegu. A dodatkowo wiedziałem, że powinienem wykorzystać fakt, że mam jeszcze siły. Postanowiłem pobiec samotnie przodem. Za bardzo są jeszcze srogie podejścia. Przygotuj się na nie psychicznie. Kiedy je pokonasz, czeka cię ostry zbieg do punktu Przełęcz Kłodzka. Kilkaset metrów przed punktem naprawdę jest stromo. Uważaj. Nadal biegłem sam. Na punkcie Przełęcz Kłodzka zaopatrzyłem się w picie i ruszyłem na przedostatni etap. Droga do punktu Orłowiec-Kościół to trasa głównie przez las. Tutaj jeszcze dziarsko biegłem. Co prawda już wiedziałem, że nie poprawię swojego wyniku, ale czerpałem radość z biegu. Już prawie zapomniałem o piekącym kroczu. Co prawda piekło jak cholera, ale do zniesienia. Grunt to tam nie zaglądać. Na tym odcinku zawsze przypominam swoje zmagania z biegu siedmiu szczytów, które opisałem w osobnym podcaście. To tutaj doznałem halucynacji i ległem wycieńczony w rowie. Ten odcinek zawsze będę traktował szczególnie. Zapamiętam go do końca życia. W pewnym momencie na jakieś 3 km przed punktem dogonił mnie Sylwek. O, to był znak, że słabnę. Prawda jest taka, że czułem się wypłukany z energii. Wiedziałem, że kryzys w końcu mnie dopadnie. Sylwek od tego momentu biegł ze mną do mety. Można powiedzieć, że nie zostawił mnie samego. Wpadliśmy na punkt w Orłowcu. Było bardzo gorąco tego dnia. Na tym punkcie możesz liczyć na zimny prysznic, a właściwie na litry lodowatej wody z pobliskiej rzeki, wylewanej litrami na głowy biegaczy. Za sprawą wolontariuszy chociaż na chwilę poczujesz się rzeźko. Posililiśmy się i w drogę. Jeszcze zdążyłem zmoczyć czapkę w wiadrze z wodą i naprzód. Droga z Orłowca do mety w Lądku to właściwie autostrada. Przez pierwsze około 5 kilometrów wspinasz się na szczyt, później prawie do końca z górki. Co prawda autostrada, ale w większości odkryta, smagana słońcem. Tutaj dopadł mnie mega kryzys. Żar lał się z nieba. Czułem, że nie mam sił. Sylwek starał się mnie pocieszać, motywować. To super przyjaciel. Widział, że jestem w kiepskim stanie i mnie nie zostawił. Co kilkadziesiąt metrów zatrzymywałem się.
Oparty o kijki stałem ze zwieszoną głową i ciężko oddychałem. Chciała mi się z tej bezsilności ukać. Taka cenna uwaga. Na początku tego etapu na odcinku około 2-3 km poboczem płynie strumyk. Tam możesz zamoczyć czapkę lub koszulkę. Ja tego dnia już nie miałem siły, aby zejść dwa kroki niżej. Robił to Sylwek. Moczył nasze czapki i dawał mi chwilę wytchnienia. Na szczycie zebrałem się jeszcze w sobie i siłą rozpędu zmierzałem ku mecie. Jakieś ostatnie 2-3 kilometry biegu to droga asfaltowa. Zawsze kiedy mam siły, to ten ostatni odcinek mocno napieram i wyprzedzam innych. Tym razem powłóczyłem nogami, popędzany przez Sylwka. Wpadliśmy na metę, trzymając się za ręce. O Jezu, w końcu. Nie poprawiłem swojego czasu. Dobiegliśmy z czasem 16 godzin 59 minut. To o 2 godziny gorzej niż rok wcześniej. Jednak byłem szczęśliwy, że ukończyłem. Liczyłem, że będę walczył z innymi zawodnikami i z czasem. Natomiast walczyłem głównie z bólem, walczyłem o przetrwanie. Po biegu ległem na trawie obok mety i nie wstawałem chyba godzinę. Dałem z siebie chyba wszystko. Wyciągnąłem z tego biegu wiele wniosków. Sporo się nauczyłem. Z pokorą podchodzę do każdego startu i dystansu. Zbyt wiele jest czynników, które mogą wpłynąć na wynik końcowy. Dlatego zanim podejmiesz walkę, poznaj dokładnie przeciwnika. W tym miejscu jeszcze raz dziękuję mojemu przyjacielowi Sylwkowi za szczerą pomoc. Jest człowiekiem, na którego zawsze mogę liczyć. Tobie, Piotrze, życzę, abyś przebiegł swoją pierwszą setkę po górach. Ujarzmij KBL-a, nie popełniając moich błędów. Mówią, że najlepiej uczyć się na własnych błędach. Ja często mówiłem, że najlepiej na cudzych sukcesach. Jednak dzisiaj twierdzę, że najlepiej uczyć się na błędach innych. Ty, Piotrze, wyciągnij wnioski z moich błędów. Mówił Arek Walenda, WG Ultra na Runner. Cześć!